dobry Państwu, więc będziemy dzisiaj kontynuowali analizę tego, czym jest pole elektromagnetyczne. No więc powiedzieliśmy, że jest to taka dwuforma różniczkowa, którą zapisywaliśmy w ten sposób. Cały czas konsekwentnie używam tego czasu liczonego w tych samych jednostkach, mierzonego w tych samych jednostkach, co odległości przestrzenne, prawda? Czyli przypominam, tau to się równa ct. Jeśli nalegamy na to, by czas mierzyć w innych jednostkach niż odległość, no to jak się wkłada to do wspólnego worka, no to nie można dodawać, prawda, centymetrów do sekund, więc trzeba albo jednostki długości przeliczyć na jednostki czasu, tak jak to robią astronomowie, gdzie odległości liczą w latach, no i tam jeszcze po cichu dodają świetlnych, żeby chodziło, ale to są lata, to naprawdę miano to jest lata, albo na odwrót, też czas liczyć nie w sekundach, a w długości, na przykład w centymetrach, to wtedy jednostka czasu jest bardzo mała, bo to jest czas, jaki światło potrzebuje na pokonanie jednego centymetra. Bardzo mała jednostka, prawda? No ale, ale w każdym razie to jest przelicznik, prawda? To C to jest ten przelicznik. No i robię to po to, żeby te wzory były prostsze. Przez pierwszych kilkanaście lat w teorii względności ludzie strasznie się mordowali, bo to C musieli tam wszędzie pisać, a tak naprawdę jak się uzgodni te jednostki, jak się człowiek pogodzi z faktem, że nie ma oddzielnie czasu, oddzielnie przestrzeni, tylko to są dwa różne aspekty, no to wygodniej jest mierzyć jedno i drugie w tych samych jednostkach, kiedy to się miesza. Dobrze? I tutaj jest coś, co ja to tak może napiszę, przepraszam bardzo, E. Plus B i taki, te, oj, przepraszam, plus B i zaraz, proszę Państwa, ja to chciałem zapisać to w takiej postaci prostszej. Otóż E, no to jest taka jednoforma różniczkowa, przestrzenna, prawda? No, czyli też pole kowektorów, prawda? Wiemy, że różniczki współrzędnych stanowią bazę wszystkich możliwych kowektorów. No to w danym punkcie to jest kowektor, natomiast jak patrzymy to jako pole zależne od punktu, no to jest takie pole kowektorów, czyli jednoforma różniczkowa. No a z kolei B, ja mam tendencję do tego, żeby pisać to takim pisanym B, żeby odróżnić jednoformy od dwuform. Państwo pamiętacie, pisaliśmy to B. Ja to przepisuję po prostu to wszystko, co było już na tablicy poprzednim razem, tylko piszę to troszeczkę inaczej. No to było tak. B1, DX2, DX3 i tak dalej, B2, DX1. To ja może napiszę plus cykliczne przestawienia, prawda? Czyli o, to tak czasami się pisze. To było napisane. No i proszę Państwa, będziemy się za chwilę zajmowali tym, jak te współczynniki E i B transformują się
podczas transformacji Lorenza, to znaczy, gdy zmieniamy układ odniesienia, prawda? No i łatwo widać, że to są, że gdy wybierzemy układ odniesienia, to znaczy, kiedy powiemy, co to jest czas, a co to są przestrzenne części, no to dowolna dwuforma rozpada się po prostu na takie człony, które zawierają różniczkę czasu i takie, które jej nie zawierają. No, dwóch różniczek czasu nie mogą zawierać, to znaczy mogą, ale wtedy to jest zero. No to nieciekawie, prawda? Bo jak napiszemy detał i jeszcze raz detał, to takie coś, taki iloczyn zewnętrzny, to jest zero, prawda? Bo powiedziałem Państwu, że taka jednoforma razy taka inna jednoforma, to każda jednoforma, czy też kowektor, to jest taka skrzynka, która ma wlot i wylot. Wrzucamy wektor, wypuszczamy. Otóż coś takiego to oznacza z definicji, zaraz, może... dobrze, napiszę jeden, a tutaj dwa. O, to są dwie takie skrzyneczki. To coś takiego to oznacza, że ustawiamy te skrzyneczki tak i wtedy otrzymujemy skrzyneczkę zbiorczą o dwóch wlotach, ale oprócz tego możemy je ustawić na odwrót, prawda, o tak. I wtedy to też jest taka skrzyneczka i to coś to jest minus. O, bo to musi być antysymetryczne, prawda? Powiedziałem, że ta dwuforma, ogólnie K-forma, to jest taka skrzyneczka, która ma K wlotów, wrzucamy tam wektory, no i wynik, który wyjdzie, jest, ma być zależny liniowo od każdego z tych argumentów, które tam wrzucamy, a oprócz tego ma być całkowicie antysymetryczny. No, tak to jest, prawda? No więc w związku z tym, ilekroć mamy dwuformę w czterowymiarowej przestrzeni, a następnie w tej czterowymiarowej przestrzeni, prawda, wyróżnimy trójwymiarowe przestrzenie stałego czasu, to wszystko jedno, jak to zrobimy. My tutaj robimy w bardzo szczególny sposób, który ja Państwu kiedyś opisałem. Ale wszystko jedno, jakbyśmy nie wiem jak przedstawili czterowymiarową przestrzeń jako taką kolekcję trójwymiarowych przestrzeni, no to wtedy można je ponumerować jakimś parametrem, który jest stały na tych przestrzeniach, ten parametr nazwijmy sobie tau, no to wtedy każdą dwuformę można rozłożyć na część, która zawiera różniczkę tego parametru tau i na tę, która nie zawiera. Także to jest bardzo ogólne, prawda? No i teraz Einstein mówi, tę część to my interpretujemy jako pole elektryczne, a tę część interpretujemy jako pole magnetyczne. Także z punktu widzenia, proszę Państwa, trójwymiarowej przestrzeni, my wiemy, że nie ma absolutnej, ale jak wybraliśmy układ odniesienia, to jakoś tam zdefiniowaliśmy taką trójwymiarową podprzestrzeń naszej czasoprzestrzeni, to z punktu widzenia tej trójwymiarowej przestrzeni, to geometrycznie pole elektryczne i magnetyczne jest czym innym, bo pole elektryczne jest taką jednoformą. Do czego służy pole elektryczne? Do tego, żeby obliczać pracę, prawda? Żeby obliczać pracę. Pole elektryczne to pomnożone przez ładunek próbny, to jest siła, prawda? No i to jak tę siłę wzdłuż jakiejś linii całkujemy, to otrzymamy pracę, prawda? Całka z siły to jest praca.
No właśnie, i to jest praca, jaką tam trzeba wykonać, bądź jest wykonywana, zależnie od znaku, przy przesunięciu ładunku w tym polu z jednego punktu do drugiego. A pole magnetyczne jest czymś innym. Pole magnetyczne służy do całkowania nie po jednowymiarowych rzeczach, czyli po liniach, tylko do całkowania po dwuwymiarowych rzeczach. No i właśnie te całki występują w prawie indukcji magnetycznej Faradaya, prawda? Bo tam występuje strumień pola magnetycznego, prawda? To jest całkowanie pola magnetycznego po dwuwymiarowych tych. No to jest coś zupełnie innego geometrycznie. Proszę Państwa, ja tak głęboko nie chcę wchodzić w te geometryczne rozważania, tak no, mam już we krwi, proszę Państwa, ja jestem starym człowiekiem i tak trudno mi jest się uwolnić od pewnych przyzwyczajeń, więc ja tak lubię używać tutaj litery z innej, żeby właśnie odróżnić, że to jest co innego, bo to jest dwuforma, a to jest jednoforma. Ale gdy używamy współrzędnych tych takich lorencowskich, czyli tutaj kartezjańskich, a tutaj czasowo no, na osi ortogonalnej, oczywiście uwaga, ortogonalnej w sensie tej czterowymiarowej metryki lorencowskiej, bo innej nie ma, prawda? No to wtedy jakoś tam można to utożsamiać też z polem, z polem wektorowym. Także być może to rozróżnienie nie jest takie istotne. I teraz, proszę Państwa, to ja tak bardzo, bardzo szybko, bo chcę napisać w tym języku równania Maxwella, bo się okazuje, że równania Maxwella w tym języku bardzo prosto się zapisują. No i tutaj też dam taki przedsmak tej geometrii różniczkowej. Mianowicie w teorii form różniczkowych, to znaczy takich pól, takich całkowicie antysymetrycznych obiektów, jest taki operator, naturalny operator, D, który oznaczymy D i to jest różniczka zewnętrzna. I ten operator no, można na wiele różnych sposobów definiować. Jego przykłady Państwo studiowaliście, czy to na analizie matematycznej, czy na jakichś, na innych zajęciach z matematyki. Tutaj się pojawiały też, dlatego że przykładem takiego, trzy przykłady były, był gradient, była rotacja, była dywergencja. To są wszystko przykłady takiego ogólnego operatora, o którym ja chciałem tutaj coś Państwu powiedzieć. Teraz tak, to co będę mówił jest troszeczkę anachronizmem. Dlaczego? Dlatego, że to zunifikowanie geometrii to nastąpiło w gruncie rzeczy dopiero w latach 20. można powiedzieć, podczas gdy to wszystko to Einstein już właśnie wymyślił w tej swojej spisał w tej swojej pierwszej pracy z 1905 roku, która nosi taką piękną nazwę, to warto pamiętać, Über Elektrodynamik bewegter Körper, o elektrodynamice ciał w ruchu. To tak, z obecnego punktu widzenia to troszeczkę jest oszukańcza nazwa, bo to no ale w każdym razie zawiera elementy tej elektrodynamiki ciał w ruchu. No i pisał te wzory,
które my też napiszemy, ale ja bym chciał rozpocząć od tego, że jak to się tak zapisze, to właśnie ten, tutaj się pojawia ten naturalny operator i trzeba dużo, dużo mniej pamiętać wzoru. No już troszkęśmy sobie uprościli, bo to C nie będzie się pojawiało nigdzie, podczas gdy tam wszędzie to C się pojawiało, no ale jeszcze bardziej sobie uprościłem. Proszę Państwa, ten operator D, to on tak. Znaczy, można go wypisać wzorem i ja zaraz wypiszę, natomiast ładnie jest tak go zdefiniować aksjomatycznie. Takie aksjomatyczne podejście w matematyce ma swoje dobre, znaczy mocne i słabe strony. Czasami może trochę zaciemniać sprawę, dlatego że jest takie abstrakcyjne, dopiero trzeba wgłębić. W tym przypadku mnie się wydaje, że ono rozjaśnia sprawę, no a my i tak przetłumaczymy to na współrzędne. Więc to jest taki operator, który to D przekształca K formę na K plus 1 formę. To jest taki operator, który K formy przekształca w K plus 1 formy. Prawda? No więc pamiętamy, co to jest forma różniczkowa. No to jest pole takich K wektorów, czyli pole takich obiektów, no ktoś może powiedzieć tensorów, prawda, to słowo nie za bardzo. Więc to jest pierwsza rzecz. To nie jest operator, który działając na obiekty, produkuje obiekty tego samego typu, tylko produkuje obiekty troszkę innego typu, no, jakieś większe. Aha, no i oczywiście liniowy. To jest liniowy. Dobrze, no to wiadomo, jak się pomnoży przez 5, to rezultat też się pomnoży przez 5. Dobrze. Po drugie, że jak mamy dwie formy różniczkowe i pomnożymy je przez siebie, wiemy, co to znaczy pomnożyć zewnętrznie przez siebie, prawda? Jedna to jest taka skrzynka, czyli to ja bym tak napisał, że to coś to jest znów, to jest, ustawiamy te dwie skrzynki obok siebie, no i teraz mamy jedną skrzynkę, która ma K plus 1 tych, liczymy, czy, aha, i to już jest K plus 1 forma, prawda? Liczymy ten wynik mnożymy przez siebie, ale ponieważ to musi być całkowicie antysymetryczne, no to trzeba plus wszystkie możliwe permutacje, prawda? Czyli innymi słowy, jak wrzucamy tutaj k plus l wektorów, to nie mówimy, że wrzucamy pierwszych k tutaj, a ostatnich L tutaj, tylko wszystkie możliwe permutacje, prawda? No, coś takiego. Dobrze, to już wiemy, co to jest. To wtedy, proszę Państwa, różniczka zewnętrzna tego, no to jest różniczka iloczynu, prawda? Ponieważ to ma być różniczkowanie, no to jakoś tam prawo Leibnica musi zadziałać, prawda? Więc to by się jakoś chciało powiedzieć, że to jest tak. Najpierw różniczkujemy tę pierwszą i to, co wyjdzie, mnożymy przez drugą. No i chciałoby się napisać, że to jest plus. Ja tu zostawię, bo właśnie tak nie jest. Trzeba będzie jeszcze coś tu dopisać. Ale chciałoby się napisać tak, że zostawiamy pierwszą, a różniczkujemy tę drugą. No, w obu przypadkach różniczka podnosi o 1, no więc to będzie w sumie k plus l plus 1 forma, więc to się zgadza, więc
jest sens dodać coś takiego do tego, ale okazuje się, że to nie jest dobrze, że to nie jest dobrze, że taka struktura nie istnieje. Można by to było w jakimś układzie współrzędnych zdefiniować, ale wtedy to nie jest dobra forma. Tu trzeba napisać minus 1 do potęgi k, czyli plus albo minus, w zależności od tego, czy k jest równe 1, czy jest 2, czy jest 3. I to jakoś tak jest, że to d, żeby się dopchać do tego b, to musi jeszcze przeskoczyć algebraicznie o te wszystkie różniczki współrzędnych, które są zawarte w tym alfa. No i za każdym takim przeskokiem zmienia się znak, bo to wszystko jest antysymetryczne, no to w sumie jest coś takiego. No. A w pierwszym nie, dlatego że to D działa od tej strony, więc do alfy ma dostęp bezpośredni, prawda, więc go różniczkuje. A potem jeszcze musi betę, no ale to się musi przedostać, albo inaczej można powiedzieć, że to B musi się jakoś tam dostać do początku, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No. W każdym razie ja to mniej więcej mnemotechnicznie tak wolę zapamiętać. I przy każdym takim zamianie kolejności zamienia się znak, w związku z tym, ponieważ to D musiało tutaj K tych różniczek ominąć, to za każdym razem. O. I teraz po trzecie, jeśli F jest funkcją, a funkcja ile zawiera różniczek? Zero, tak? Czyli zero formą to df jest po prostu różniczką. Różniczką taką, jak Państwa uczyłem, prawda? Jak mamy funkcję, to różniczka, no to jest taki kowektor, który działając na wektor wypluje pochodną tej funkcji w kierunku tego wektora, prawda? No i wynik tego różniczkowania oczywiście liniowo zależy od tego wektora, w kierunku którego różniczkujemy, a zatem jest to kowektor, prawda? A kowektor w każdym punkcie to jest pole kowektorów, czyli jednoforma, prawda? Czyli widać, z zero formy myśmy już znali przykład tej różniczki, mianowicie jak mamy zero formę, czyli funkcję, to z niej produkujemy jednoformę, prawda? Można powiedzieć, że gradient, prawda? Aczkolwiek pogłębimy sobie te rozważania, jak będziemy mówili o polu grawitacyjnym, bo wtedy koniecznie musimy używać współrzędnych krzywoliniowych, bo nie ma na ogół współrzędnych prostoliniowych. No tutaj to tak troszeczkę jest prościej, będziemy używali właściwie tylko współrzędnych lorentzowskich. I bardzo ważna rzecz, że D jest tożsamościowo równe zero. Czyli innymi słowy, że jak zróżniczkujemy k formę, to dostaniemy k plus 1 formę i jak ją potem jeszcze raz użyczkujemy, to powinniśmy dostać k plus 2 formę, no dobrze, ale dostaniemy 0. Proszę Państwa, skąd to się wzięło? Kto to wymyślił, coś takiego? Proszę Państwa, w XIX wieku ludzie
badali takie operatory różniczkowe jak właśnie gradient, dywergencja i tak rotacja. To wszystko się działo na ogół w trzech wymiarach, ale próbowali jakoś wyjść ponadto i były takie, prawda, Państwo pamiętacie, uczyli Was. Rotacja gradientu jest równa zero. Tego Was uczyli. To jest przykład tego. Dywergencja rotacji jest równa zero. To jest inny przykład tego. I potem ci wielcy geometrzy różniczkowi w XX wieku zauważyli, że to wszystkie te rozmaite operacje, potem te twierdzenia Gaussa, Greena, Ostrograckiego i tak dalej, to jest przykład czegoś bardzo, bardzo takiego uniwersalnego. I dlatego no, przyjemnie jest to wszystko. Dobrze. No to proszę Państwa, jak się wypisuje w matematyce aksjomaty, to może się zdarzyć, że one są sprzeczne, że nie ma takiego zwierzęcia, prawda? Po drugie, mogłoby się też zdarzyć, że to nie definiuje jednoznacznie, że jest wiele różnych takich operatorów. A tutaj akurat... Ojejku, przepraszam bardzo, ktoś się chce do mnie dobić, ja muszę wyłączyć, to dobrze. Ale właśnie całe piękno tego podejścia jest, na tym polega, że to jednoznacznie definiuje już ten operator. Jednoznacznie. No proszę Państwa. Dlaczego to tak jest? No bo twierdzenie powyższe, nie, powyższe to nie, bo one są z boku, aksjomaty. Jeden, cztery, jednoznacznie definiują operator D. Proszę Państwa, dowód. Nie przedstawię pełnego dowodu, ale przedstawię istotną część tego dowodu. Jeśli mamy... Aha, widzę, że tutaj jest troszeczkę niedobrze, bo tutaj przez F oznaczyłem funkcję, a tutaj oznaczyłem dwuformę, ale tutaj jestem w matematyce, a tu jestem w fizyce i nie mam siły nie oznaczyć pola elektromagnetycznego inaczej niż literką F, bo to w każdym podręczniku tak jest, także niech już będzie. Dobrze? Dowód. Jeśli mamy K formę, no to ja już Państwu mówiłem, że takimi cegiełkami, z których buduje się każdą K-formę, to są różniczki tych współrzędnych. No dx o jakimś numerze i 1, i tak dalej, aż do dx i k. Czyli bierzemy k różniczek, a priori można brać dowolne, ale oczywiście widać, że nie warto brać takich, które by się powtórzyły, bo jak któraś się powtarza, to znaczy, że ten iloczyn jest zero, prawda? Bo jak dodajemy jakieś, bo przestawienie skutkuje zamianą
znaku na ujemny, a z drugiej strony, jeśli przestawiamy dwie rzeczy, które są sobie równe, to niby się nic nie zmieniło, a zmienił się znak na przeciwny, to znaczy, że to jest zero, prawda? Dobrze, także opłaca się brać tutaj jedynie taką sekwencję tych numerków kolejnych współrzędnych, które się nie pokrywają. No i tutaj jakieś współczynniki. No to napiszemy alfa I1 aż do IN. No i proszę Państwa, ja jeszcze, przepraszam bardzo, jeszcze, bo jeszcze chciałem tutaj podzielić, żeby, ale to nie ma znaczenia, można też tak napisać, jakieś współczynniki. No to proszę Państwa, D alfa, to co to jest? No to po pierwsze, można na to popatrzeć tak, że to jest o ta forma różniczkowa, K forma różniczkowa, pomnożona przez zero formę różniczkową, bo to są współczynniki w każdym punkcie inne, czyli to jest funkcja, prawda? No to można zastosować wzór Leibnica, tak? Czyli najpierw trzeba zróżniczkować tę funkcję d alfa I1 aż do IN, no i pomnożyć zewnętrznie przez całą resztę dx I1 dx ik. Plus co? Plus minus 1 do zerowej, tak? Czyli plus, byśmy tak napisali, alfa, a tu jest razy d, no od tego dx i 1 dx i k. No ale proszę Państwa, jak my będziemy to różniczkowali, to znów sobie powiemy, że to jest różniczka tego, że to jest iloczyn zewnętrzny tego razy to. Ale jak to d uderzy na to, to się 2d spotkają, a podstawową własnością różniczki zewnętrznej jest to, że jak 2d się spotkają, to ma być 0. Czyli widać, że jak będziemy liczyli to, to wyjdzie nam 0. To jest równe 0. Dlatego, że to d zawsze będzie uderzało na coś, co już jest różniczką, a różniczka różniczki jest równa 0. Notabene, proszę Państwa, to, że różniczka różniczki jest równa 0, to jest niezwykle głęboka rzecz i ona odpowiada temu, że brzeg brzegu jest równy 0. Jak weźmiemy jakąś objętość i jak weźmiemy jej brzeg, to mamy dwuwymiarową powierzchnię. Otóż brzeg tej powierzchni jest równy 0. Brzeg brzegu jest równy 0. To są bardzo głębokie rzeczy związane z topologią i tak dalej, i tak dalej. No ja tutaj oczywiście nie będę tego rozwijał, ale tak sobie wspominam o tym, bo jakbyście Państwo kiedyś mieli ochotę sobie pogłębić te rzeczy, no to może warto. No ale czyli proszę Państwa, już dostaliśmy wzór. Już dostaliśmy wzór, tak? Czyli już można powiedzieć, że co? Udowodniliśmy? Nie, jeszcze nie udowodniliśmy. Dlaczego? Dlatego, że przeprowadziliśmy ten rachunek w pewnym układzie współrzędnych. A gdybyśmy na przykład, przecież my wiemy, że to jest abstrakcyjna rzecz. To jest skrzynka, która ma tam tych k wejść i tak dalej. I fakt, że można ją tak zapisać, to jest wybór układów współrzędnych, tak? Otóż gdybyśmy wybrali inny układ współrzędnych, na przykład jakiś tam y alfa, to tu byłyby te różniczki tych y-ów i kompletnie inne współrzędne, prawda? No jest oczywiste.
Pole wektorowe w jednym układzie współrzędnych zapisuje się przy pomocy takich komponent, a w innym przy pomocy innych. No to teraz, proszę Państwa, gdybyśmy obliczyli tę różniczkę w innym układzie współrzędnych, a potem znów z powrotem przeszli do naszego układu współrzędnych, to czy byśmy dostali to samo, czy nie? Bo jakbyśmy dostali co innego, to odpowiedź by była nie ma. Nie ma. To są sprzeczne postulaty. Nie ma czegoś takiego, prawda? Gdyby ten rachunek zależał od wyboru układów współrzędnych, to by oznaczało, że nie ma takiej K plus 1 formy, która spełnia ten postulat, prawda? Ale tymczasem tutaj zachodzi cud i clue tego dowodu, którego oczywiście podstawą jest to prościutkie, ta prościutka równość, którą tu napisałem, polega na tym, żeby pokazać, że ten rachunek rzeczywiście nie zależy od wyboru układów współrzędnych. I to można zrobić. Ale to tylko już zostaniemy tutaj na poziomie tej, no jak się mówi, reklamy. O, zareklamowałem Państwu pewną bardzo, bardzo ważną strukturę i jak ona jednoczy w sobie te rozmaite operatory, no to tak troszeczkę będzie widać, a tego. No i no to proszę Państwa, okazuje się, i to zaraz ściśle sobie sprawdzimy, że pierwsza para równań Maxwella Państwo pamiętacie, cztery były równania, jedno było, dwa były na dywergencję, czyli to były takie niby skalarne równania i dwa były na rotacje, czyli takie wektorowe. Teraz, która para jest pierwsza, która druga? Zaraz się okaże, ale generalnie pierwszą parą równań Maxwella nazywa się tę jednorodną, gdzie występuje ją zera, gdzie tylko jakieś operatory na pola. A druga para równań to ta, która jest niejednorodna, której występuje prąd i gęstość ładunku. No więc ta pierwsza jest postaci różniczka zewnętrzna tej dwuformy F jest równa 0. To jest pierwsza para równań Maxwella. Ja Państwu to tak anonsuję, a teraz sobie sprawdzimy, czy to jest prawda. Oczywiście fizycznie to jest dokładnie to samo, co było, ale to jest pewien zysk z takiej konstatacji, dlatego że widzimy, że to jest jakaś bardzo głęboka struktura. To nie jest tak, że te pola jakoś tak dziwnie oddziaływują ze sobą, prawda, że tam była rotacja, a może powinno być trzy razy rotacja, albo może rotacja pomnożona przez jakąś funkcję. Nie, 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 proszę Państwa, to jest coś bardzo takiego głębokiego, co dotyka istoty rzeczy. No to teraz sprawdzenie. Sprawdzenie. No to jeśli F jest takie, no to co to jest to DF? No to po pierwsze trzeba różniczkować to. No i znów reguła Leibnica. Najpierw to różniczkowanie uderza na to, ale to da zero, prawda? To da zero, dlatego że D od D tau jest równe zero. No i jeszcze minus to, co tu stało, razy DE, tak? Dobrze, czyli to jest tak. Minus
I tu powinien napisać tak, d tau razy de. No ale to minus z minusem, plus db. No dobrze, no to ile to jest? No to przepraszam bardzo, że tak po dziecinnemu piszę, ale mam nadzieję, że bardziej się Państwu skojarzy z tym, skąd to się wzięło. Czyli to jest tak, d tau razy, no i teraz różniczkujemy to. No to, jak, no to zgodnie z tą zasadą znów traktujemy to e jako iloczyn tych funkcji, no bo te komponenty to są funkcje, razy to. Różniczka tego to jest po prostu różniczka tego razy to, bo d na to daje 0, prawda? Czyli to jest. A różniczkę funkcji, no to już pisaliśmy, Państwo pamiętacie. Jak mamy funkcję, to w dowolnym układzie współrzędnych to jest suma pochodnych po wszystkich współrzędnych razy różniczka tej współrzędnej, prawda? Może anegdotycznie Państwu powiem, że po raz pierwszy zapoznałem się z pojęciem różniczki funkcji na pierwszej pracowni fizycznej, dlatego że mi powiedziano, i to nie, w takim trybie bicia po łapach, że tak powiem, że masz dziecko zapamiętać, że jak masz jakąś funkcję, to jej błąd to jest tak, pochodna po jednej współrzędnej razy błąd pierwszej współrzędnej plus pochodna po drugiej współrzędnej razy błąd drugiej współrzędnej i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to się wtedy nazywało błąd. Zamiast delty postawcie sobie Państwo d, to jest jakiś tam przyrost, prawda? O, to jest różniczka. To ja Państwu udowodniłem to, żeby nie było wątpliwości na jednym, prawda? No dobrze, no to już jak znamy ten wzór, to sobie napiszemy, że to jest DEK, prawda? Przepisujemy tamto po wszystkich możliwych współrzędnych DXL, napiszemy, a tutaj razy DXL i to jest różniczka tego, co tutaj stało, no razy ta reszta, która tam stała, prawda? DXL. Aha, oczywiście, uwaga jeszcze taka. Nie zróżniczkowałem tego po wszystkich współrzędnych, tylko po wszystkich współrzędnych przestrzennych, a jeszcze przecież E może zależeć od czasu, tak? Czyli jeszcze powinienem tu dopisać plus DE po d tau razy d tau jeszcze powinienem dopisać, tak? No ale już tego nie dopisałem, bo to d tau razy d tau to by wyszło 0, prawda? Oj, przepraszam bardzo, tak, oczywiście. Prawda? Widzicie Państwo, że pełna różniczka to nie jest tyle, tylko jeszcze tyle. Tylko że ja już sobie uprościłem i już zauważyłem, że tego nie ma co wpisywać, bo d tau razy d tau zewnętrznie, ponieważ to jest antysymetryczne, to jest 0, tak? Dobrze. No to to jest różniczka pierwszego członu. Plus. No jak różniczkujemy takie coś, to teraz trzeba zróżniczkować po wszystkich współrzędnych i w szczególności po czasie też trzeba zróżniczkować, tak? Czyli jak różniczkuję o to, to co wyjdzie? No to wyjdzie db1 po d tau razy d tau dx1, dx2
dx3, tak? Ale jeszcze to po czasie, ale teraz jeszcze trzeba zróżniczkować po tych współrzędnych x1, x2, x3, tak? X1, x2, bo no trzeba tutaj zapisać, prawda, db1, dx2, dx3, prawda? O, to jest różniczka tego członu. No potem jeszcze te pozostałe dwa, ale na razie pierwszego. No to ta różniczka b1 to jest po pierwsze różniczka po czasie razy d czas, a jeszcze trzeba po dx1, dx2, dx3. Ale proszę Państwa, tylko opłaca się po dx1, bo po dx2 już się nie opłaca, bo będzie dx2 razy dx2, to jest 0. I po x3 też się nie opłaca, bo będzie pochodna po dx3 razy dx3, no i razy to jedno dx3, które tu jest. To już się da 0, prawda? Czyli tylko dwa człony zostaną plus db1 po dx1, dx1, dx2, dx3. O, i to jest pochodna, przepraszam bardzo, to jest pochodna tego, no a jeszcze to samo muszę zrobić na tych, no a to ja sobie znów plus cykliczne, tak? Plus wyrazy cykliczne, czyli jedynka zamienia się, zamieniam tutaj jedynkę na dwójkę, dwójkę na trójkę, trójkę na jedynkę i tu, tak? Dobrze. No i teraz, proszę Państwa, zbieramy to wszystko. Czyli ile to będzie to df? Przepraszam, głośniej. Różniczkować. Dlatego, że jeszcze tutaj byłby taki człon na przykład. db1 po dx2, no ale mnożę przez to, przez co tam było, prawda? Bo o tutaj muszę różniczkę wpisać, tak? No razy dx2, no i razy to, co tu stało. No to dx2 spotka się z dx2. Innymi słowy, nie opłaca się różniczkować po tych współrzędnych, które już tutaj są, dlatego że to da zero. Tylko opłaca się po tych, których nie ma. Tak jak nie opłacało się tego różniczkować po czasie, bo po pomnożeniu by się dwie różniczki czasu spotkały i by było równe zero, prawda? No właśnie. No. Przepraszam, że troszkę przedłużamy, ale to już dokończmy ten rachunek. No to teraz tak, po pierwsze, zbierzmy wyrazy, które zawierają, detał. No to, to są takie wyrazy, że tak. Może postąpmy tak. Zbierzmy wyrazy, które zawierają detał. No i teraz dwa pozostałe. Te dwa pozostałe, no to są trzy możliwości. Albo d1, dx1, dx2, albo dx2, dx3, albo dx3, dx1, tak? No to, żeby to z tym porównać, to zbierzmy wyrazy, które stoją przy czymś takim. No to proszę Państwa, tutaj... No to na przykład będzie dx2 po dx3, tak? Czyli zbieramy współczynniki przy detał razy dx2 razy dx3. A tutaj co stoi? Co tutaj stoi? No po pierwsze... Stoi to
No to co tutaj stało? Czyli ja może pochodną po czasie będę kropką oznaczał, prawda? Czyli tu stoi B1 kropka. I jeszcze tutaj występują te rzeczy, prawda? Czyli jak tu jest d tau dx2, dx3, no to występuje plus dE 3 po dx2, ale proszę Państwa, pamiętamy, że tu jest suma po wszystkich. Czyli jak jest, wystąpi również na odwrót dE 2 po dx3. Prawda? Jak tu jest DE2 po DX3, to tu będzie DX3, DX2. Ale DX3, DX2 to jest minus DX2 do DX3. Widzicie Państwo? No bo to jest antysymetryczne. Czyli tę, jak zamienimy K z L, to też trzeba uwzględnić, ale ze znaczkiem minus. Czyli proszę Państwa, minus DE2 po DX3. Oj, przepraszam, że to takimi małymi tymi napisałem. Może ja to przepiszę na dole, żeby... Dobrze. Czyli jest tak. Razy B1 kropka plus, ja to tak napiszę, D2 E3 minus D3E2. No dobrze, no to wypisaliśmy to coś, ale oczywiście tu wszystko jest cykliczne, więc plus cykliczne. No i w końcu, czyli w ten sposób wypisaliśmy wszystkie człony, które zawierają różniczkę czasu. No a jeszcze jest jeden człon, który nie zawiera różniczki, to znaczy jeden. Tutaj nie jest jeden, tylko tutaj on trzykrotnie występuje, bo występuje db1 po dx1 razy dx1, dx2, dx3 plus cyklicznie. A cyklicznie to co będzie? No będzie db2 po dx2. 2 razy dx3, dx1, dx2, ale to przecyklicznie zmienimy, czyli widać, że jeszcze będzie coś takiego, że będzie jeszcze dx1, dx2, dx3, a współczynniki tutaj, no to będzie z tego pierwszego, to będzie D1, B1, z tego drugiego będzie D2, B2 i plus, ojejku, no znów mi się nie mieści, przepraszam bardzo, a ja to muszę, bo oglądając te filmy widzę, że ja muszę pisać jednak dosyć, nie mogę pisać tak nonszalancko, bo potem słabo to na tych filmach wychodzi. Plus D3, B3. O, coś takiego. No i proszę Państwa, i teraz jak to przyrównamy do zera, no to wszystkie człony muszą być równe 0, tak? No to to, co tu jest, to jest nic innego jak dywergencja B jest równa 0. A to, co tu jest napisane, to jest pierwsza współrzędna pochodnej B po czasie, a to jest pierwsza współrzędna rotacji E, prawda? Czyli o to, co tutaj jest napisane,
o to, co tu jest napisane, to jest nic innego jak B plus rotacja E. I to jest akurat pierwsza współrzędna. No ale w tych cyklicznych, no to jest wszystkie inne współrzędne, prawda? W związku z tym B plus rotacja, co ja mówię B? Oj, przepraszam, tu nie jest B, tylko B z kropką. No, pochodna po czasie, tak? Pochodna po czasie. Czyli widzimy, że pochodna po czasie B plus rotacja E jest równa 0. No to jest to, cośmy pisali wtedy, że B kropka jest równa minus rotacja E. To jest równanie Maxwella. Tak, to jest ta pierwsza para równań Maxwella i ona się tak rzeczywiście bardzo pięknie zapisuje w postaci tej jednej operacji, która działa na tę dwuformę. No dobrze, to zrobimy przerwę.